Fundacja Poetariat prezentuje Kałkanki. Czyta Czarek Fafaj. Andrzej Wróblewski. Trojaczki. Były sobie raz trojaczki. Trzech urwisów z jednej paczki. Do porządku brak ochoty, za to w głowach same psoty. Żyli na wsi gdzieś w zagrodzie, gdzie płatali figle co dzień. Pierwszy z nich to był Zenonek, ciągnął owce za ogonek. Drugi, jego brat Henryczek, pióra ciągle rwał z indyczek. Trzeci za to Teodorek z krową drażnił się co wtorek. Na podwórku ciągle wrzało, gdy trojaczki szły na całość. Kury, owce, gęsi, kaczki były łupem całej paczki. Umykały w każdą stronę przez trojaczki wypłoszone. Aż ich tata znalazł sposób, by oblicze zmienić losu. Raz nad rzekę poszedł w krzaki. Trzy dorodne przyniósł raki. By karać swych gagatków, przypiął raki do pośladków. Teraz krzyczą w różne strony, każdy z rakiem przyczepionym.